Cześć wszystkim, witam Was na forumwiedzy.pl. Dzisiaj chciałbym przedstawić router Netia Spot. Router jest flagowym produktem firmy Netia i dawany klientom do usług internetowych już od paru lat. Samo urządzenie wygląda w ten sposób. Ma ciekawy design i szereg wyjść z tyłu. Pierwsze po lewej stronie to wejście telefoniczne. Tutaj podłączamy kabel, który doprowadza nam operator w postaci takiego gniazdka. Do routera dołączony jest również kabel telefoniczny. Jedną z końcówek podłączamy do gniazdka. Następnie drugą podłączamy do routera. W ten sposób musi kliknąć. Następnie znajdują się dwa porty USB, do których możemy podłączyć dysk twardy, pendrive lub taki oto modem do połączenia internetowego mobilnego. Dzięki temu możemy uzyskać połączenie backupowe w razie, jeżeli nasz operator będzie miał jakąś awarię w swojej linii internetowej. Następnym wejściem jest wejście WAN-owe. Tego wejścia na razie Netia nie używa u swoich klientów. Przeznaczone jest na połączenia ethernetowe w troszeczkę innej technologii niż ADSL. Następnie są trzy porty LANowe, do których podłączamy komputery, switche i wszystkie urządzenia sieciowe po stronie naszego po naszej stronie. Przycisk reset. Wejście na wtyczkę zasilającą. Następnie mamy wejście WPS, dzięki któremu możemy połączyć się bezprzewodowo z naszym routerem bez podawania hasła i oczywiście przycisk zasilania. Za chwilkę pokażę Wam, jak łatwo skonfigurować router i opowiem o oprogramowaniu i kilku ciekawych funkcjach. A oto strona startowa naszego Netia Spota. Wpisując w naszej przeglądarce internetowej adres 192.168.1.254, łączymy się z naszym routerem. Wyświetla się strona do logowania. Standardowy login to słowo admin, a hasło admin, podkreślenie dolne Netia. Po wpisaniu tych danych klikamy dalej. O. I łączymy się z naszym routerem. To jest podstawowe okno, które widzimy zaraz po zalogowaniu się do naszego routera. Pierwsza strona przedstawia nam najważniejsze dane, takie jak sieć bezprzewodową. Tutaj możemy zmienić hasło, podejrzeć to hasło. Sieć lokalną. Sieć lokalna, czyli te komputery, te urządzenia, które mamy podłączone. Tutaj będziemy widzieć komputery, drukarki i wszystkie inne sieciowe sprzęty, które są po naszej stronie. Pamięć zewnętrzna. Jeżeli podłączymy dysk lub pendrive, tutaj pojawi się informacja o tym urządzeniu, a poniżej drukarki. WAN Ethernet to łącze, o którym mówiłem, że Netia go nie wykorzystuje, a raczej wykorzystuje go w niewielkim stopniu. Przede wszystkim wykorzystuje łącze ADSL, to poniżej. WAN 3G. Co to takiego? Wspominałem, że do routera można podłączyć również modemy takie mobilne, z mobilnym internetem. I to jest właśnie miejsce, w którym jesteśmy informowani, czy takowy modem jest podłączony, czy nie. Ja w tej chwili podłączę taki modem, zobaczcie.
Włożyłem modem 3G do urządzenia Netia Spot i za chwilę to urządzenie powinno się tutaj na dole pojawić, zgłosić. Dzięki temu będziemy widzieć status połączenia z internetem mobilnym. Jest to świetne rozwiązanie, kiedy nasza sieć domowa pada, jest jakaś awaria łącza internetowego. Wtedy, żeby zachować ciągłość, łączymy się właśnie za pomocą takiego modemu. Następne informacje pokazują nam zużycie, maksymalne zużycie pasma przez komputery. O, teraz nastąpiło odświeżenie. Przez komputery oraz przez aplikacje i poniżej mamy informacje o systemie, czas działania urządzenia. Są to podstawowe informacje. Reszta informacji ukryta jest tutaj, w tym oto pasku. Zaraz przejdziemy po kolejnych opcjach. Połączenie z internetem. Tutaj znowu wracamy do poprzedniego podziału. Mamy WAN, mamy ADSL i modem 3G. Proszę zobaczcie, router cały czas próbuje nawiązać połączenie. Niestety mamy połączony teraz tylko modem 3G. Za chwilkę spróbujemy, żeby go urządzenie odszukało. Zwróćcie uwagę, że nie mamy tutaj możliwości wpisania loginu ani hasła do połączenia ADSL-owego. Żeby to zrobić, musimy kliknąć tutaj ustawienia. Po kliknięciu na ustawienia przechodzimy do tego właściwego trybu administracyjnego, gdzie możemy już wpisać login i hasło, które operator przekazuje nam do połączenia z internetem. Tymi danymi będziemy się autoryzować u operatora, w tym przypadku w Neti. Jeżeli nasz router nie ma pełnić funkcji routera, a raczej ma pełnić funkcję transparentną, w tym momencie przestawiamy z router na bridge. Po włączeniu tej opcji znikają nam wszystkie ustawienia wszystkie ustawienia połączenia WAN-owego. Urządzenie jest transparentne. Służy tak naprawdę do przekazania sygnału do kolejnego routera, który to router będzie się już w sieci operatora autoryzował odpowiednio. My tego nie chcemy. Wracamy do ustawień typowego routingu. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy sieć lokalną. Niewiele możemy tutaj zrobić. Standardowe ustawienia. Jeżeli byłoby komputerów więcej, to adekwatnie do tego powinny pojawić się te komputery w liście. Mamy ciekawą zakładkę sieć bezprzewodowa. Koniecznie musimy ją odwiedzić zawsze po otrzymaniu nowego routera. Warto jest dostosować nazwę sieci bezprzewodowej oraz hasło do tej sieci bezprzewodowej, tak żeby łatwiej było nam się połączyć. Tutaj mamy też ciekawe ustawienia trybu połączenia oraz szerokości kanału, ale powoli. Pierwsza zakładka, mamy nazwę sieci. Możemy wpisać tutaj cokolwiek tylko nam się zamarzy. Możemy wpisać na przykład forumwiedzy.pl. Oj, nie ten przycisk. forumwiedzy.pl. Oczywiście bez przecinka. Następnie ustawiamy tryb sieci, w jakim router powinien pracować. Czy to będzie tryb B, G czy N? Oczywiście wszystko zależy od prędkości. Standardowo na chwilę obecną standardem jest tryb G i N. Wolniejsze urządzenia łączą się w B. Poniżej mamy szerokość kanału. Tu uważałbym z tym ustawieniem, ponieważ ustawienie 40 MHz
mocno powoduje mocne zaszumienie całego kanału, a może to zakłócić pracę innych urządzeń sieciowych, czy to u nas, czy u naszych sąsiadów. Jeżeli nie mamy problemu z zasięgiem Wi-Fi, proponowałbym tego nie zmieniać. Uwierzytelnianie sieci zostawiamy bez zmian. No i oczywiście zabezpieczenie WPA, WPA2. To interesujące nas hasło do sieci bezprzewodowej. Tym hasłem będziemy łączyć się przez nasz komputer. Oczywiście, żeby zapisać ustawienia, klikamy zastosuj, następnie OK. Następną zakładką są ustawienia. Usługi. Tutaj mamy szereg ciekawych informacji. Po podłączeniu drukarki w tym miejscu pojawi się informacja o naszej drukarce, jeżeli ona jest tylko kompatybilna z naszym routerem. Pojawi się też adres tej drukarki, dzięki czemu będziemy mogli ją wystawić na zewnątrz, będziemy mogli drukować poprzez sieć i nawet jeżeli drukarka nie jest sieciowa, nie ma ethernetowego wejścia, dzięki temu, że podłączymy ją przez USB do routera, ta drukarka staje się sieciowa i można drukować bez podłączenia bezpośredniego do komputera. Ciekawa funkcja. Udostępnianie multimediów. Możemy nawet kliknąć. Po podłączeniu dysku twardego bądź pendrive'a tutaj pojawia się zasób, pojawiają się foldery, które na tym urządzeniu są zapisane. Jeżeli router wykryje, że na tym dysku są jakiekolwiek materiały dostępne, materiały muzyczne, czy to zdjęcia, czy wideo, czy inne multimedia, jest w stanie udostępnić te informacje w naszej sieci bezprzewodowej. Posiadając odpowiedni telewizor bądź inne urządzenia dające możliwość odczytania tego, dzięki temu będziemy mogli odczytywać te multimedia na wszystkich naszych urządzeniach. Następna opcja to DIN DNS. Po kliknięciu widzimy, że możemy skonfigurować dynamiczny DNS. Co to jest dynamiczny DNS? Jest to rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie mają stałego adresu IP. Można w internecie wykupić sobie czy zamówić nazwę, która automatycznie odpytuje router, a raczej router wysyła informacje do takiego serwera o aktualnym adresie IP. Dzięki temu wpisując na przykład forumwiedzy.pl zawsze możemy uzyskać aktualny adres, nawet jeżeli ulegnie on zmianie po naszej stronie. A niestety przy każdym rozłączeniu zasilania taki adres jest zmieniany w puli. 3G, no to tu są nasze urządzenia mobilne, te modemy, o których mówiłem, dzięki którym możemy połączyć się z internetem. Zobaczcie, w jak łatwy sposób można nawiązać takie połączenie. Praktycznie modem sam został wykryty. Następnie wystarczy wpisać tylko numer PIN, a nawet nie. Jak widzicie, w tej chwili urządzenie próbuje się połączyć. No niestety, bez numeru PIN nie będziemy w stanie się połączyć. Po wprowadzeniu tego numeru PIN i kliknięciu przycisku Połącz uzyskamy dostęp do internetu. A jednak udało się. Nawet bez wprowadzania numeru PIN. Może dlatego, że zarówno router jest routerem Netii, jak i modem, który podłączyłem, to też jest urządzenie Netii. Być może te urządzenia ze sobą współgrają. Zwróćcie uwagę, że dostaliśmy zewnętrzny adres IP.
mamy czas połączenia, mamy ilość wysłanych bajtów i tak naprawdę już mamy dostęp do internetu. Zobaczmy jeszcze, co kryje się w ustawieniach. Zapora sieciowa. Pod tą nazwą kryje się bardzo dużo ciekawych ustawień. Niektóre z nich mogą sprawiać bardzo duże problemy. Znam, wiem to z praktyki. Bardzo często moi klienci właśnie pytali o na przykład przekierowanie portów albo ustawienie DMZ. Jest to dość proste i wszystko tak naprawdę znajduje się tutaj, w usługach, w zaporze sieciowej. Kontrola dostępu, tutaj mamy informacje o hostach, adresach IP, protokołach, które są uruchomione, które powinny być blokowane. Tutaj mamy przekierowanie portów, to o czym mówiłem, DMZ, również w bardzo prosty sposób, po prostu zaznaczamy tą opcję i wprowadzamy adres komputera, który chcemy, aby był bezpośrednio wystawiony do internetu. Wyzwalanie konkretnych portów. Połączenia. Tutaj mamy aktualne połączenia, które zostały nawiązane przez tak naprawdę tylko jeden komputer, bo do tego routera podłączyłem tylko swojego laptopa, ale ta lista byłaby dość imponująca w momencie, kiedy tych urządzeń byłoby więcej. Tu mamy zaawansowane opcje filtrowania. Możemy sobie konfigurować w zależności od tego, co potrzebujemy, dopasowywać filtry, reguły, jakie pakiety mają być odrzucane, jakie mogą przechodzić, w jakiej sieci, czy w sieci wewnętrznej, czy w sieci zewnętrznej. Tutaj naprawdę trzeba się dobrze orientować, co chcemy zablokować, bo możemy sobie wyciąć jakiś strategiczny port i nie będziemy mogli się na przykład połączyć z internetem, czy wręcz otworzyć stronę internetową lub uzyskać jakieś inne rzeczy, na których nam zależy. Co jeszcze mamy w usługach? Pamięć zewnętrzna. Tutaj jest po podłączeniu dysku twardego bądź pendrive'a. Ta część służy jako serwer plików. Tutaj możemy wrzucać na dysk czy na pendrive'a nasze pliki i będą one udostępnione dla wszystkich komputerów, które łączą się w sieci naszej lokalnej, czy to bezprzewodowo, czy za pomocą połączenia ethernetowego. Ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli nie chcemy na przykład w domu inwestować w jakiś serwer plików, a potrzebujemy podzielić się swoimi zasobami z innymi komputerami, nie chcąc przekładać pendrive'ów czy tam dysków, wystarczy podłączyć takie urządzenie do routera i już mamy dostęp z całej sieci. Dystrybucja adresów IP. No tutaj nic ciekawego Wam nie pokażę. Najlepiej zostawić standardowe ustawienia. Oczywiście można utworzyć dwa połączenia bezprzewodowe, tak by niejako dwa access pointy na zupełnie innych podsieciach, ale to faktycznie jest zabawa już troszeczkę inna. Musimy mieć powód, po co stawiać dwie podsieci. Musimy troszeczkę o tym więcej wiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, piszcie, ja chętnie udzielę wszelkich informacji. Co tutaj mamy? Tutaj mamy informacje o połączeniu telewizji. Tutaj i tutaj, w tych dwóch miejscach. W zależności od technologii, którą mamy, czy to jest ADSL, czy to jest połączenie ethernetowe, tak też udostępniana jest telewizja. Jeżeli w pakiecie z internetem zakupiliśmy takową telewizję, tutaj będzie specjalna konfiguracja tego połączenia widoczna. Została nam jeszcze usługa FON.
Jest to dość ciekawa usługa firmy zewnętrznej. Dzięki tej usłudze możemy otrzymać dostęp, bezpłatny dostęp do internetu praktycznie w całej Europie. Jeżeli działa to w ten sposób, że jeżeli udostępnimy swoje łącze innym użytkownikom Neti, oczywiście to łącze jest w jakiś tam sposób ograniczone i tak naprawdę służy tylko do otwierania podstawowych stron internetowych. Wydzielana jest również osobna podsieć, dzięki czemu osoba łącząca się nie ma dostępu do naszej sieci, do naszych komputerów. I jeżeli coś takiego uruchomimy, jesteśmy zapisywani właśnie na stronie FON, musimy się tam zarejestrować i dzięki temu możemy, będąc gdzieś w Europie, widząc tak osoby, które również korzystają z tych usług, innych operatorów, którzy mają właśnie z firmą FON jakieś tam podpisane umowy, możemy uzyskać bezprzewodowy dostęp do internetu. Następnie jest jeszcze zakładka system. Tutaj jest sporo takich faktycznie systemowych ustawień, jak użytkownicy, możemy konfigurować osoby użytkowników, którzy mogą wykonywać jakieś ustawienia, uprawnienia, kto ma uprawnienia administracyjne, kto tylko do przeglądania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dość sporo ustawień, czas i data. No to myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Monitor, tutaj mamy informacje o tym, co dzieje się z naszymi wszystkimi portami. Który port jest aktywny, ile zostało przekazanych pakietów, z jaką prędkością jest komputer połączony. Czy to w sieci przewodowej, czy bezprzewodowej. Zobaczcie, tutaj mamy ustawioną prędkość N, czyli na 144 megabity. Tu mamy połączenie WAN-owe, ale ethernetowe, czyli maksymalna przepustowość łącza 100 megabitów. Łącze ADSL, którego nie mamy w tej chwili podłączonego. I łącze nasze mobilne. I tutaj mamy podstawowe informacje w tym łączu. Dobrze. Zobaczmy jeszcze. Oczywiście takie rzeczy jak zużycie procesora, kto się logował, czyli standardowe informacje o urządzeniu. Połączenia sieciowe. No tutaj mamy znowu wszystkie porty wyszczególnione, który port jest podniesiony, który wyłączony. To nam daje pogląd naszej sieci, co się dzieje. Routing. Tutaj możemy ustawiać własny routing, statyczny. Ta opcja potrafi dużo namieszać. Proponuję tylko i wyłącznie stosować ją w przypadku, kiedy naprawdę dokładnie wiemy, co chcemy zrobić. Zarządzanie. Diagnostyka. To może nam się przydać w momencie, kiedy mamy jakieś problemy, chcemy przywrócić ustawienia fabryczne, przetestować łącze, albo po prostu router zwyczajnie uruchomić, bo na przykład się zawiesił. Tutaj mamy porty. Standardowe porty, takie jak FTP czy HTTP, one są już z góry zdefiniowane. Możemy zdefiniować jakiś własny port, dzięki czemu na przykład przekierowanie takiego portu będzie łatwiejsze. Rzut okiem jeszcze raz na samo oprogramowanie. No cóż, urządzenie ciekawe,
trochę wolno działa. Z praktyki wiem, że potrafi się często zawieszać. Z internetem bezprzewodowym również bywają problemy. Tego Wam niestety nie jestem w stanie pokazać, ale z doświadczenia już wiem, bo wiele lat pracowałem na tym urządzeniu. No nie jest on przystosowany do jakichś tam większych odległości, jeżeli chodzi o połączenie bezprzewodowe. Tutaj na przykład zwykły TP-Link bije Netia Spot na głowę, jeżeli chodzi o jakość połączenia bezprzewodowego. Za to Netia Spot ma no, sporo ciekawych funkcji, takich jak właśnie serwer drukarek, serwer multimediów, serwer plików. Co prawda konkurencyjne routery też to mają, aczkolwiek tu faktycznie działa to dobrze. Po podłączeniu faktycznie możemy na tym zwyczajnie działać. Pokazałem jeszcze, jak można szybko podejrzeć hasło. Klikając tutaj jeden przycisk, mamy informację odnośnie naszego hasła. Dobrze, na chwilę obecną byłoby to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście uzyskać jeszcze jakieś informacje, piszcie, ja chętnie na wszystkie informacje, na wszystkie Wasze pytania odpowiem. A tymczasem do usłyszenia i do następnych filmów. Trzymajcie się!